Fanbo, nie chcesz poprawić włosów przed nagraniem? Cześć kochani, z tej strony Kamil. Jak widzicie, jest ze mną w studio polski hitman, zwany również fanboyem, którego zaprosiłem specjalnie na materiał, ażeby porozmawiać troszkę o sytuacji, jaka panuje obecnie na rynku kart graficznych. Jest bardzo, ale to bardzo dużo pytań w mojej prywatnej skrzynce na temat polecanych zestawów komputerowych, co kupić w takiej kwocie, co kupić w takiej, a naprawdę ciężko jest w tej chwili coś polecić. Fanboy tych pytań ma jeszcze, podejrzewam, z 10 razy więcej niż ja, no i rozmawialiśmy sobie troszkę o tym, i Dawid wpadł na pomysł, jak tę sytuację rozwiązać. Powiedz, Dawid, jaki ten pomysł masz? No właśnie, jako polski hitman dostałem od Ciebie zlecenie wymyślenia sposobu rozwiązania tego problemu, który zaraz panuje na rynku GPU. I myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu stworzyć nowy zestaw w oparciu o stare GPU. I tutaj wspólnie z Kamilem podjęliśmy taką decyzję, że skorzystamy z najpopularniejszego GPU na rynku, czyli GTX 1060, który króluje we wszystkich zestawieniach, też króluje w statystykach na Steamie. Tak więc sprawdzimy sobie po prostu, jak stare GPU radzi sobie w nowej maszynie. Tak, dokładnie tak. Ja mam tutaj Ryzena 5 2600, a także Ryzena 5 5600X. Różnica IPC pomiędzy tymi dwoma procesorami jest naprawdę spora. No a jeśli nie można niestety kupić karty graficznej lub jest zbyt droga, no to w poszukiwaniu dodatkowej wydajności zmiana platformy może sporo zmienić czy pomóc. Także dzisiaj sobie to sprawdzimy. No i co? Zaczynamy testy? No, bierzemy się do testów. Grą, którą biorę na pierwszy ogień, jest oczywiście mój ukochany CSGO i tutaj spodziewam się dosyć dużych wzrostów wydajności, ale no, musimy po prostu zobaczyć na własne oczy. Tak jak widzicie, w CSGO wyniki mówią same za siebie, ponad 150 FPS-ów różnicy na korzyść 5600X robi wrażenie. Przyszedł czas na Fortnite, grę, w którą grają miliony. Mocniejszy procesor nawet w zestawieniu z 1060 powinien dać sporą różnicę FPS-ów, no ale musimy sprawdzić. Jeśli chodzi o Fortnite'a, tutaj zyskujemy w średnim FPS-ie dodatkowe 50 klatek, ale też co ważne, w minimalnym FPS-ie dostajemy dodatkowe 70 klatek prawie. Tak więc to jest bardzo duża różnica i rozgrywka jest znacznie płynniejsza. Jak widzimy w Far Cry New Dawn, wyniki są praktycznie identyczne. Zarówno platforma z Ryzenem 2600, jak i 5600X osiągają bardzo zbliżone wyniki. Różnica jest tylko 1 FPS. Znowu przeszedł przez ścianę. W nowym tytule Redów wynik mamy identyczny, tak więc bez różnicy, czy będziecie mieć Ryzena 2600 czy 5600X, z 1060 będziecie mieć ten sam FPS. No i jak sami widzieliście po pierwszych wstępnych testach, różnica po przesiadce na nową platformę jest wyraźna. Oczywiście zależy to mocno od punktu siedzenia, jak wszystko w życiu. Zależy od testowanej gry, od rozdzielczości, także żeby nie wyciągać zbyt pochopnych wniosków, zapraszamy Was teraz na rozszerzone benchmarki. Pomiędzy Ryzenem 5 2600 a 5600X jest spora różnica w postępie architektury, ale ilość rdzeni i wątków na procesorach AMD pozostała bez zmian – 6-12. Dlatego stwierdziłem, że do testu warto również włączyć dwie i5 od Intela. Tutaj poza wzrostem IPC względem procesora z 2017 roku dostaliśmy dwa dodatkowe rdzenie i hiperwątkowanie, więc różnica jest spora. W tym przypadku nawet w grach, które mocno siedzą na grafice, pojawiają się dość wyraźne różnice wydajności, zwłaszcza przy minimalnych FPS-ach. Przy procesorach Ryzen w grach takich jak Cyberpunk czy Shadow of the Tomb Raider przyrost był praktycznie zerowy, ale porównując procesory Intela, nawet w takich sytuacjach i przy starym GPU ze średniej półki da się zauważyć postęp. Wynik ten wskazuje, że posiadacze starszych platform Intela ze średniej półki cenowej myślący o upgrade'zie powinni rozważyć wymianę całości kompa, gdyż mocniejsze współczesne karty graficzne mogą być takim czterordzeniowcem zdławione. Warto również pamiętać, że na obydwu platformach ograniczeniem procesorów jest karta graficzna, żeby niektórzy nie pomyśleli, że pomiędzy współczesnymi a 3- czy 4-letnimi procesorami nie ma wielkiej różnicy wydajności.
Gdybyśmy użyli GTX-a 1070 czy 1080, przeskok byłby bardziej wyraźny. Tego typu test, poza tym co chcieliśmy Wam zaprezentować oczywiście, pokazuje również dość dobrze, jak ważna jest karta graficzna w testach procesorowych. Przy premierowych benchmarkach używamy zawsze możliwie najmocniejszego GPU, żeby procesor miał za czym gonić, a w rezultacie, żebyśmy mogli lepiej zobrazować i zaprezentować Wam różnice wydajności między kolejnymi generacjami. Jak sami widzicie, im wyższy klatkaż, tym większe będą korzyści ze zmiany platformy na nowszą przy zachowaniu starej karty graficznej, więc większy sens takiej przesiadki jest dla graczy grających w gry kompetytywne jak Fortnite, Valorant czy CSGO. Odpowiedź na pytanie, czy warto robić upgrade komputera bez karty graficznej, nie jest najprostsza. Z jednej strony GPU to komponent, który najmocniej wpływa na wydajność w grach, więc czy nie lepiej poczekać z zakupem całości na lepszą dostępność? Z drugiej jednak strony o upgrade'ie sprzętu zwykle myślimy w momencie, kiedy wydajność przestaje być zadowalająca, a jest to niewątpliwie droga na jej polepszenie. Myślę też, że wielu z nas kupuje komponenty do kompów stopniowo. Pewnie niektórzy pamiętają mojego Frankensteina. I taki test w obecnych czasach może okazać się bardzo przydatny. Wracamy do studia. No i jesteśmy już po pełnych benchmarkach. Fanboy, powiedz, co myślisz o naszym dzisiejszym eksperymencie? Myślę, że eksperyment pokazał nam, że wymiana platformy z zachowaniem starszego GPU ma sens, ponieważ no, technologii nie da się oszukać. Ten postęp technologiczny mimo wszystko przy procesorach przez te ostatnie lata jest dosyć spory i nawet zostawiając starszą kartę graficzną widzimy przyrosty FPS-ów i wzrost wydajności. I teraz jest pytanie takie do Was. W sumie to wszystko zależy od Was, w jakie gry gracie, bo jeżeli gracie, wiadomo, jakieś tam przygodówki, no to te przyrosty będą trochę mniejsze. Jeżeli gracie w gry kompetytywne, czyli tam jakieś CSGO, ogólnie gry, które korzystają bardzo mocno z mocy obliczeniowej procesora, no to tam też te przyrosty będą znacznie większe i dużo bardziej zauważalne. No i tutaj właśnie ogromną rolę w podejmowaniu takiej decyzji odgrywa gra, w którą gracie najczęściej, czy gry, a także rozdzielczości, no bo nie jest to takie proste czarno-białe. Tutaj jednak, żeby podjąć taką decyzję, trzeba rozważyć kilka scenariuszy. No i mam nadzieję, że nasz dzisiejszy materiał i dzisiejsze testy pomogą w podjęciu decyzji, czy poczekać z kupnem zestawu komputerowego całego do momentu, w którym będą dostępne karty graficzne nowe, czy jednak zmienić platformę, a zostać przy starym GPU. Fanboy, dziękuję Ci, że wpadłeś pomóc przy dzisiejszych testach. Wam chciałbym podziękować za oglądanie i przypomnieć o subskrypcji kanału Morele TV oraz kliknięciu w dzwoneczek, żebyście nie przegapili żadnych kolejnych materiałów. Jeśli tego nie zrobicie, to polski Hitman dostanie kolejne zlecenie i Was osobiście odwiedzi. Fanboy, Ty subskrybujesz? No, oczywiście, że tak. No więc właśnie. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Widzimy się niebawem. Do następnego.